Witam wszystkich serdecznie, to jest Quintesencja. Moim gościem jest Natasza Urbańska. Cześć Natasza. Cześć, cześć, witajcie. Dobry. Natasza jest piosenkarką, aktorką, tancerką. Dodatkowo jeszcze trochę pisze tekstów, trochę komponuje. No, kobieta neorenesansu można, można powiedzieć. Nie miałaś nigdy poczucia, że to jest dużo srok do y, trzymania za ogony i tak trudno być we wszystkim dobrym? Nie mi oceniać, czy dobrym, czy, czy niedobrym, ale ciekawi mnie to wszystko i staram się rozwijać na różnych polach, bo jedno pole mi nie wystarcza. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że właśnie ta wszechstronność gdzieś mnie buduje y, i w tym się czuję dobrze. Kiedy mogę zatańczyć, zaśpiewać, wiem po co wychodzę na scenę. A kiedy mogę zaśpiewać swój repertuar, w który włożyłam własne serce, własną głowę, brzuch, to tym bardziej staje się prawdziwa. I, i, Bo przecież ten kontekst z publicznością jest najważniejszy na koniec dnia. Ja wychodzę i nie śpiewam czyichś tekstów, tylko swoje. I tu rozmawiam z tą widownią. I tu jest ten przekaz jeden do jednego. Jeżeli umiem jeszcze to ubrać w inne środki wyrazu, czyli dodać do tego choreografię, wymyślić um, wizualizację. Bo to tworzy całe show. Zawsze mi na tym zależało, żeby to od A do Z było zapięte na ostatni guzik. I im dalej wiesz, w las, im dłużej na tym rynku, tym większa świadomość, jak wiele jeszcze można zrobić. I tylko przez, tak, przez takie właśnie wyzwania i takie kształcenie się, czyli nie sroki wcale, nie, nie w takim jakby rozumieniu, tylko właśnie próbowanie i wyciąganie najlepszych rzeczy dla siebie, jest takim moim kluczem do, 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 do jakby takiej prezencji na scenie. Czy nieprzypadkowo jeden z Twoich nowych kawałków nazywa się niedosyt, bo mhm. ten niedosyt ci gdzieś towarzyszy. Chęć bycia coraz lepszym, sprawdzania się na większej ilości pól. Zdecydowanie, tak. To jest w ogóle jakieś takie słowo klucz w moim przypadku. Ale chyba, chyba dobrze, że ja cały czas czuję ten niedosyt, bo z taką dużą pokorą do tego zawodu. I do wszystkich ludzi, którzy mi też pomagają jakby w realizowaniu moich najśmielszych marzeń, albo nawet tych bardzo nieśmiałych, z którymi bałam się zrobić jeden krok. I, i tylko tą drogą chyba można się rozwijać. I, i wychodzić ze takich swoich stref bezpieczeństwa, próbować nowych rzeczy, których nigdy nie robiłam i nie jestem z tym kojarzona. I przecież nikt nie będzie chciał cię co, takiej słuchać. Ale ja chcę tego spróbować. Ja, ja chcę zaryzykować Nieważne, to jest, to jest mój rozwój wewnętrzny. Ważne są, Ten efekt oczywiście, że zależy mi, żeby efekt był mm, piorunujący, najlepszy, mm, fajny, okej, okay, ale ta droga jest dla mnie w ogóle ważniejsza. Ja gdzieś zrozumiałam po drodze, <grych> przy współpracach właśnie czy z samplerami, czy ze Smoczyńskim, czy z Likersami, że to, czego ja się mogę nauczyć od nich, wyciągnąć od nich tą energię, to, co się dzieje po drodze, jest w ogóle dla mnie dużo bardziej ciekawe, zaskakujące i, i, i takie unoszące mnie. To mi dodaje takiej siły, I, i kolejne pomysły się wtedy pojawiają na kolejne rzeczy. Nie chcę się zamykać w swoich sprawdzonych gdzieś takich sprawdzonych sytuacjach, że to grało, to ludzie lubią i ja już tylko to będę grała, bo to. Prowadzi do niczego. To, to już jakby jestem w tej szufladce zamknięta i ja się już z tej szufladki nigdy nie wydostanę, bo sama tego nie chciałam. Bo się tam czułam bezpiecznie, a to jest koniec. Artysta, ja tak siebie postrzegam, jako artystę poszukującego. Coś się fajnie sprawdziło, ale to nie znaczy, że ja się tu zatrzymuję. Ja chcę spróbować różnych smaków, bo muzyka może mi to dać. No i to słychać, że twoja nowa płyta jest... Inna od poprzedniej. Nie tak. jest po prostu przedłużeniem, a tak mhm. też się zdarza. Też myślę, że zmiana producentów ma tu wiele, wiele wpływu na to wszystko z całą pewnością, ale też mam poczucie, że czujesz się lepiej, optymistyczniej, weselej, że jest więcej takiej pozytywnej energii, niż było jej przy okazji rajdu. Tak, rajd 44. Ja chyba też potrzebowałam takiej płyty, mhm. gdzie te wszystkie takie ciemne strony, te niepewności, to wszystko, co się we mnie kumulowało przez tą całą moją drogę artystyczną do tego dnia, kiedy wydałam tę płytę, czyli tam dwa lata temu. Ja chciałam to chyba też, żeby to zobaczyło światło dzienne, wyrzucić to z siebie. Teraz jest też jest zupełnie inny etap. Ta epka, ta feria pokazuje Nataszę tu i teraz, mhm. właśnie pozytywnie nastawioną do, do życia. Ja już przepracowałam dużo mm, tych potworów, które <gdzieś>, gdzieś we mnie siedziały, i chciały właśnie ujrzeć to, więc jej wypuściłam, fru do widzenia. I z zupełnie nowym nastawieniem, właśnie z fajną energią, pokazuję różne moje oblicza. Też opowiadam o e, takich sytuacjach, które mnie dotykają, które mnie dotyczą, bo to jest, bo to jest bardzo moje. E, no, piosenka czuły punkt opowiada o tym, jak, jak hejt. Potrafi ściąć mnie, przeciąć mnie na pół. To są też trudne piosenki, ale jednak w zupełnie innym obliczu pokazane, że mnie to już nie boli. To mnie przecinało, ale ja znalazłam na to sposób, bo, bo przepracowałam sobie dużo rzeczy. I ta muzyka też mi pomagała przepracować sobie te, te, te trudne momenty, z którymi się nie godziłam, tam się coś borykałam. Ale chyba potrzebowałam czasu. I jakiś takiej dojrzałości. I, i, I znalazłam to w sobie. I to jest, to jest ta Natasza, ta właśnie kolorowa, pełna barw i, i, i niejednoznaczna bardzo. Czuły punkt, który wspomniałaś, mhm. jest o tyle ciekawy, że ten tekst, tekst, którym są te noże, jak słowa, jak noże właściwie tak. odwrotnie, łączy się z muzyką, która jest pogodna, popowa. Mhm. Tak. I y, to tworzy taki dość ciekawy kontrast. Bo można by sobie wyobrazić ten utwór z dużo y, mm -hmm. mroczniejszą y, aranżacją, dużo mroczniejszym klimatem, ale nie to jest. Y, to, to jest, jest przymrużenie mogło. Mi, tak, tak, miła dla ucha rzecz. Tak, miła dla ucha, więc też te noże tak nie bolą, ale też opowiadam o trudnych momentach, które gdzieś mnie dotykały i nadal będą mnie dotykać, bo jakby też ten show biznes A i a, jakby też uczestniczę w tym na 100%, więc jakby też wiem, że to, muszę się z tym liczyć, że będzie ten hejt, on będzie, tak, czy, czy inaczej. Um, a kiedy jest anonimowy, to już w ogóle nic nie można zrobić, więc um, ubrałam też to w, jakby w taki sposób, że nie ja czekam na twój ruch, który mnie zetnie, tylko teraz ty czekasz na mój ruch. I ja już mam inny jakby inną Perspektywę w ogóle wszystkiego, co robię. To ja wykonuję ten ruch. I ty na ten ruch czekasz. I czy ty będziesz chciał mi przeciąć, czy będziesz chciał mnie zhejtować? To no, nie ma znaczenia, bo teraz ja rozdaję karty. Mhm. Feria to w ogóle ciekawe słowo, mam wrażenie, że rzadko mhm. używane. To dwa F e w środku od razu powodują, że człowiek ma to ochotę przeczytać jak furia. <laughs> ale to jest słowo z francuskiego i wiadomo, kojarzone przede wszystkim z paletą kolorów, ale też z magią. Fairy, tak, czyli mm -hmm. czary. Chcesz trochę tą płytą y, rzucić na y, słuchacza urok? Trochę go zaczarować? <grym> Taka fairy tale. Coś jest na rzeczy, słuchaj. E, przede wszystkim, kiedy myślałyśmy razem, bo, bo, bo tutaj jest cała burza mózgów, jaki tytuł, jaki tytuł. E, wydaje mi się, że te piosenki też jakby mi mm, otworzyły oczy, że zaraz. Każda troszkę opowiada o czymś innym. Każda jest troszeczkę gatunkowo inaczej umiejscowiona. One są bardzo różnorodne, mają mnóstwo barw i w opowiadaniu i w dźwiękach wie zaraz coś, co mieści te wszystkie barwy, bo feria to nie tylko barwy i kolory jakby widoczne dla oczu, ale to jest też to, co w naszych sercach się pojawia: kolory. Jak słuchamy muzyki, to też widzimy kolory to wszystko gdzieś ze sobą się fajnie zazębia i to, to było no to był strzał w dziesiątkę ta feria bo to, to jest to co to jaka ja jestem ja jestem przepełniona różnymi barwami lubię się nimi bawić lubię, nie lubię jednego środka wiesz nie ma jednego złotego środka ja właśnie tak jak mówiłeś na początku wywiadu próbuję różnych kierunków i, I taka też jest ta płyta. Ona jest y, taka niejednoznaczna i, i bardzo taka, no, nataszowa. No tak, już przeskok między po prostu patrz, gdzie jest ta no, niemal rockowa gitara, do antidotum, które jest klubowe, tak. house'owe, to jest tak. duży przeskok. Duży przeskok, ale taką mieliśmy odwagę z Likersami, żeby spróbować sobie różnych smaków i spróbować też Nataszy, gdzie, um, gdzie będzie nam najbliżej, ale też nie umieliśmy się zdecydować, bo każda ta produkcja kończyła się tym wow, to będzie singiel promujący i każda kolejna piosenka była singlem promującym, wie? I tak mówi Jezu, słuchajcie, ja nigdy tej epki nie wydam, bo każda ta piosenka, chce ją już! E, więc taka radość z, ze współpracy, stworzenia, no była wiesz, tak ujmująca w ogóle, e, co się rzadko zdarza, bo już wiesz, człowiek w pewnym momencie już tak czasami, wiesz, już zmęczony jest ilością, a tu była taka świeża energia, i, I tak sobie z chłopakami pogadaliśmy. Słuchajcie, wydajmy Epkę, zobaczymy, który numer gdzieś mi będzie najbliższy, bo, bo tak naprawdę nagrywanie w studio, występowanie na scenie to są dwie różne bajki. Jak ja się odnajdę w tym repertuarze, czy ja będę czy ja chcę wejść już bardziej w ten pop, czy może w tym densie zostanę, a może jednak te gitary rokowe? Hmm. I gdzieś skręcam do tych gitar, więc. Kolejne nasze utwory, myślę, że też już e, dzięki tej epce będzie nam łatwiej się ukierunkować. Ale zobaczymy, czy to się uda z Nataszą, bo <laughs> jak widać, um, nie musimy tego robić. Ja, robię to, ja to robię dla siebie przede wszystkim. E, I jak coś mi się zgadza, jak coś czuję, po prostu nagrywamy. I, e, I zawsze jestem ciekawa, jakby oceny. Jedno jest troszkę bardziej, troszkę mniej. Każdy z nas ma inny gust. Muzyka. Nie jest wymierna. Nie można powiedzieć, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Nie, bo każdy z nas inaczej czuje, inaczej mm. słyszy, inaczej do serducha to trafia. I, 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 i chyba w ten sposób myśląc yy, wydałam tę epkę. Dlaczego lajkaści? To są ludzie, którzy współpracowali wcześniej mm. z Ochmanem, z Michałem Szczygłem, jeszcze z paroma innymi artystami. Yy, ale zastanawiam się, skąd. Yy, akurat y, oni w kontekście tej epki? Słuchaj, no chyba przede wszystkim, y, najbardziej mi się podoba, jak oni... Y, pod podobają mi się przede wszystkim ich produkcje, no to jest prosty klucz. Y, super produkcje, fajne teksty y, i taki, wiesz, taki catchy vibe mają. Nie wiem, czy jak to w ogóle, powinno się to pojawić. Po angielsku, ale nie umiem tego określić. Ja byłam ciekawa, mówię, na ile ja się z nimi dogadam ja z tą moją przeszłością, z tym Rajdem 44, z tymi wiesz, m, trudnymi historiami w bluesowym jakiejś odsłonie. Um, ja mówię, no, zobaczymy, na ile my chemię taką poczujemy i, i, i będziemy umieli nadawać na tych samych falach. I się okazuje, że oni wprowadzili taki promyk w ogóle słońca do do mojej muzyki, do mojego postrzegania muzyki. I to było chyba w ogóle najlepsze spotkanie. Także e, no przekonali mnie przede wszystkim świetnymi no, produkcjami i pięknymi melodiami. No, no tak, wszystko tak tworzy tak świetną całość. Ja mówię, kurde, ja też chcę mieć z nimi piosenkę. A później, wiesz, tak migiem to szło. E, każda kolejna e, była takim, wow, wow, jeszcze tak, jeszcze tak. E, I cały czas... Czujemy niedosyt a, wspólny, bo, bo już ustalamy kolejne daty, już kolejne pomysły na piosenki. Nagrywając jedną piosenkę, ja już mam demówkę, bo już Paweł już na gitarce mówi: A teraz takie coś sobie, taka, tak. Mówię: O dobra, to tekst, tekst taki, taki. Ja już piszę nowy tekst. Ja mówię: Dobra, nagrajmy to, bo, bo za chwilę muszę do Warszawy, bo oczywiście w Kielcach nagrywamy u nich w studio. Także to są fajne takie wyprawy muzyczne i no wracam, słuchaj. Od ucha do ucha. No jak czytałem trochę o tej płycie, to tam padają takie sformułowania, że życie na maksa, że głód świata, że poza szufladkami. I człowiek traktuje tego typu informacje, no już puszcza je pomimo uszu, bo właściwie one często się dosyć pojawiają. Ale jak teraz o tym mówisz, to widzę, że pasja jest. Że rzeczywiście ta radość tworzenia po tylu latach i pomimo działalności na tylu frontach, i pomimo wielu okazji, gdzie można się było zarazić, sparzyć, hmm. ale jest taka wręcz, y, m, mogłabyś myślę, że ze dwie startujące wokalistki y, obdarzyć. obdarzyć. Tak, 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 swoim, swoim entuzjazmem. Ojejku, wiesz, no, życie bez pasji jest życiem smutnym i y, nikomu bym tego nie życzyła. Życzę wszystkim, żeby odnaleźli swoją pasję, bo tylko w ten sposób Możesz spełniać się jako człowiek, jako artysta. Ja tak się cieszę, że przyszło mi też na tej mojej drodze artystycznej, i też prywatnej znaleźć ludzi, którzy mnie wspierają, wierzą we mnie. Mimo właśnie, mówisz takich różnych sparzeń, różnych tam sytuacji, góra dół. I, i czy ja byłam na wierzchołku, czy ja właśnie dostałam po tyłku, oni byli przy mnie. Mnie wspierali. To daje taką siłę, a mam w sobie też. Taką potrzebę gdzieś, bardzo mocną, żeby tworzyć swoją muzykę. Wywo 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 wywodząc się z teatru muzycznego, gdzie wszystko jest tobie jakby... Może brzydkie słowo narzucane, ale jakby... To reżyser przychodzi i mówi, robisz to, to, to. Ale w trakcie ja zrozumiałam, że to, 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 ale ja też mam coś do powiedzenia. Gdzie ja mogę znaleźć miejsce na ujście jakby moich pomysłów, moich melodii, które gdzieś we mnie drzemią. Stąd ta muzyka. I jeżeli ja mogę łączyć te dwa światy teatru, gdzie się cudownie odnajduję, bo uwielbiam tą atmosferę takiego, wiesz, tworzenia zespołu. Przychodzą nowi ludzie, cały czas są nabory, tam, gdzie cały czas coś się dzieje w tym teatrze. Bo to jest tu i teraz, na żywo występujemy, jest ten kontakt na żywo z widownią, to jest nieocenione, to, jest, to są piękne momenty, jest adrenalina. To jest wszystko tym, czym ja się karmię też, wiesz, czym, dzięki czemu ja w ogóle żyję, że ja mam, że mi się iskierki w oczach świecą. Ja to kocham. I jeszcze do tego mogę nagrać swoje piosenki i koncertować z tym. Mm, też ciężko na to pracuję. To nie jest tak, że to pyk, Ach, jeżdżę, koncertuję, Boże, zrobi kucykam, pomaluję się. To jest też wszystko jakby no, wydreptane na salach, w domu, śpiewane i... i, i są godziny pracy y, z mojej strony, czego też ludzie nie widzą często, widzą jakby... Nie, no, jakość końcowy. nie pozwala na drogę, na skróty. Nie umiem, nie chciałabym i nigdy i nikomu nie radzę, bo, bo to są to, to krótkie nogi ma. Mm, to są takie pięciominutowe kariery, bo wiesz, na szczyt się dostać fajnie, tam cię wszyscy lift, 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 ale później jak spadniesz, to no. się spróbuj podnieść. Y, to są zawsze bardzo trudne momenty i ja bardzo sobie cenię to, że są ludzie, którzy mnie wspierali, że ja mogę mimo różnych tam zawirowań iść do przodu i, i nie bać się. I coraz bardziej jestem, wiesz, też taka odporniona, też mi bolą pewne rzeczy. Oczywiście, krytyka jakaś taka, wiesz, mało konstruktywna, gdzie po prostu, a walniemy ją, bum, co ona sobie myśli. Ale z, 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 z trzeciej jeszcze strony, jakie to ma znaczenie, jak ja wiem, że mam ludzi, którzy są przy mnie, spełniam się w tym, to w fajną stronę idzie, hmm, to to trzeba robić. I nie oglądać się za siebie. Zamknąć pewne drzwi za sobą. W pierwszym utworze na płycie w po prostu patrz, hmm. o którym już trochę mówiliśmy. Jest mowa o Him Himalajach oczekiwań, które są już pod tobą. <laughs> Byłaś, może jesteś osobą, która dużo od siebie wymaga, tak. od której zawsze też dużo wymagano. Jak nauczyć się z tym żyć? Jak wznieść się ponad i spojrzeć z dystansu? Bo domyślam się, że to jest trudna sztuka. To jest łatwo powiedzieć: O, wznieś się ponad, spójrz z, z, z dystansu, ale wypracować to, czy to jest kwestia ogromnej samodyscypliny, czy jest to kwestia odpowiednich ludzi wokół, to, to już ty mi musisz powiedzieć, i być może ktoś. Skorzysta z takiej podpowiedzi. Uh, dystans chyba gdzieś. Złapałam e, dopiero po kilku latach, patrząc, m, chyba w momencie, kiedy urodziłam kalinkę. M, I tam mi się też, wiesz, bardzo też poukładało w głowie, zupełnie inaczej niż wcześniej, bo było to ciśnienie. Było ciśnienie bardzo mocne, że muszę, muszę robić, ale nie ma czasu na dzieci, ja tu muszę kariera. A później nagle, zaraz. Co jest ważne w dzisiejszym życiu? Nadal chcę. Aby wszystko było perfekcyjne, i dążę do tego, bo to jest najfajniejsze, zmagać się ze sobą, żeby zrobić coś na tip top. Oczywiście, moim zdaniem, bo każdy ma swój top zupełnie gdzie indziej. Ale ja mam być zadowolona z tego efektu i ja chcę, żeby to było najbardziej perfekcyjne, ale co jest ważne, jest moja córka, jest mój mąż, jest rodzina. To daje fantastyczny dystans do, do tego ciśnienia, które gdzieś w głowie było, że nie ma czasu na nic innego jest ten czas jest bo ty musisz go sobie sam gdzieś w sobie znaleźć i tych Himalaje oczekiwań właśnie oczekiwałam od siebie dużo więcej niż czasami mogłam zrobić to jest fajne bo to trzeba mierzyć jak najwyżej żeby tam się wspinać żeby mieć te marzenia cały czas gdzieś w zasięgu ale one tam jeszcze jeszcze może dużo do, po, pogrzebać I ja je cały czas sobie Taką robię projekcję kolejnych marzeń, żeby mieć do czego dążyć. Yy, I oprócz tych projekcji to jest taka rzetelna praca. Yy, dystans czasami się tak wiesz, zaciera, bo jak ci na czymś bardzo zależy, to wiesz jak jest z dystansem. Oczywiście. Yy, nie jest tak łatwo. Wiesz, w piosence łatwo zaśpiewać, ale gdzieś chyba złapałam dzięki właśnie yy, takiemu, że znalazłam jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Żeby nie, nie pędzić na oślep, tylko z, zrobić sobie taki rachunek sumienia. Co jest dla ciebie ważne. I w tym momencie nagle wszystko się staje łatwiejsze. I te Himalaje. Tak, ja, ja już osiągnęłam naprawdę wiele, co nie znaczy, że chcę jeszcze więcej, ale nie dam się zwariować temu wszystkiemu. Są moi bliscy, którzy mnie wspierali i ja jestem też dla nich. I wtedy moje gdzieś rzeczy. Najważniejsze na świecie i już nie są najważniejsze. Ale, ale to przychodzi z wiekiem, z, z jakąś dojrzałością. Yy, I z momentem, kiedy stajesz się mamą po prostu, to to, to i, i takim się stałam wtedy troszkę bardziej człowiecza, <grym> W takim myśleniu, wiesz, że yy, coś istnieje jeszcze poza mną, <grym> bo, bo to takie, takie szczeniackie myślenie było. Chyba do tej pory nasze szczeniackie. Takie młodzieńcze, wiadomo, dzieci, wszystko się dzieje, kręci wokół dziecka i tak było też ze mną. A, a w momencie, kiedy dojrzałam to, zobaczyłam, to jest fajny oddech. No. Zresztą twoja córka ma już tyle lat, że może być dużą inspiracją, że może podrzucać wiele ciekawych tropów. Mhm. Zwłaszcza, że jest to też dziewczyna, która spełnia się twórczo, która też ma swoje ambicje, więc może mhm. tu istnieć taka Synergia w tej no, bardzo artystycznej rodzinie. Rzeczywiście Kalinka, chcąc nie chcąc, jakby chłonie bardzo wszystko, co się dzieje w naszym artystycznym życiu, naszym, bo czyż Janusz też ma swoje projekty, i, i, i gdzieś ten dom żyje mm, siłą rzeczy mm, teatrem, moimi produkcjami. Od, od małego, jak ja pierwszą płytę właśnie z Jankiem Smoczyńskim robiłam, to ona śpiewała właśnie hipnotyzu i jeszcze jako trzyletnia dziewczynka bo wiesz, już znała te moje piosenki, więc ona na tym wszystkim wyrastała. I muszę ci powiedzieć, że jest takim moim pierwszym recenzentem i takim e, rzetelnym recenzentem, bo ona, ona nie ściemnia. Ona jest taką nastolatką, wiesz. Ona mi powie prawdę, co działa, a co nie działa, co jest jej ulubioną piosenką e, i, i tak właśnie było z Antidotum i z Czułym Punktem, bo to miałam takie dwie pierwsze gotowe w miarę, i ona mówi, no, 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 antidotum, fajne, fajne, takie taneczne. A ten czuły to takie radiowe, nie? <laughs> fajnie, a puść jeszcze raz. Także y, mam w niej też takiego przyjaciela y, i takiego fajnego rozmówcę. I rzeczywiście też muzycznie ona się bardzo fajnie rozwija. I, i myślę, że jeszcze no, zaskoczy nas nie raz, mnie przynajmniej i, i no, występuje w metrze, więc... Za każdym razem, jak przyjdę i tak podglądam gdzieś za kulis, no to ta łyska się kręci wokół, że że ona sama z siebie wybrała też tę drogę. Ja jej mówiłam, Kalina, nie będzie łatwo, a ty to już w ogóle będziesz miała dużo trudniej niż inni, bo tata, reżyser, mama na scenie, ale to mądry dzieciak, mądry dzieciak i jak, jak z nią rozmawiam, bo dużo rozmawiamy, to jest taka, taka nić, wiesz, taka przyjacielska. Ja może z tej mamy tak przeskakuje czasami, ale, ale dzięki temu budujemy sobie taką fajną relację, gdzie ona nie boi się mi powiedzieć um, tych takich trudnych rzeczy, które też jako nastolatka przeżywa. I fajnie, że się ze mną tym dzieli. Także ja się z nią dzielę wszystkim, czym mogę, jako mama artystka i, 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 i mam to też od niej. Także fajna dziewczyna rośnie. <grym> Ciekawe jest to, że dokładnie tak jak Kalina ująłbym to w kwestii antidotum i hmm. czułego punktu, to też jest bezcenne, bo o. masz wgląd w tę grupę docelową, która nie jest dla Ciebie oczywista. Masz tak. weryfikację tak. ze strony tego odbiorcy nastoletniego, tak. który jest przecież zupełnie, ale to zupełnie inny, bo ta przepaść między pokoleniami jest naprawdę ogromna. To jest totalna przepaść. Słuchaj, jak my jeździmy autem. Mamy Spotify'a wspólnego, i ona ma swoje playlisty, ja mam swoje. Ale często gdzieś wskakują niektóre numery, lajkujemy te same. Ale ja mówię: Dobra Kalina, puść mi teraz to, co lubisz najbardziej. Ja kompletnie tych piosenek nie znałam. Ja nie znałam. Ja znam wszystkie piosenki, znaczy miałam takie wrażenie do tego momentu. I nagle ona mi śpiewa. jak mi siebie zobaczyła, no, tych 30 lat temu, jak ja wszystko na pamięć śpiewałam, każdą piosenkę ma taką łatwość, chłonie to po prostu tą muzykę. Olivia Rodrigo. I to jest taka jej ulubiona piosenkarka. One są takie bardzo emocjonalne te piosenki. Jak ona mi to zaśpiewała, to ja tak ściszałam, żeby jej posłuchać. Bo tutaj no po prostu tak serce rośnie, jako matce, kiedy słyszysz, że... To, to nie jest tak, że mama śpiewa, tata reżyser, więc ona też automatem musi śpiewać. Nie, ona, ona śpiewa non stop. I, I w samochodzie tylko puszczę, ja tylko ściszam i tak... Kurde, to jest, to jest ogromna radość no, słyszeć jak, jak córka, jaki ma feeling, jaki ona ma też ten angielski. Kurde, no, żebym ja w jej wieku już tak śpiewała. Tak, wszystko przychodzi szybciej, tak. mam wrażenie, aczkolwiek też jest za to płacona pewna cena. Tak. Związana z dużo szybszym dojrzewaniem, mam wrażenie, niż to, mhm. które my mieliśmy. Tak, tak. Świat bardzo przyspieszył, dlatego też nie wolno tak wypuszczać od razu, żeby to dziecko też znało te granice, żeby to w miary, jak my możemy to spowolnić, chociaż co my możemy teraz, wiesz. Ale wiesz, chyba ważne jest towarzystwo, w jakim córka się obraca. Jakby też dbamy o, to, o te nasze relacje rodzinne. To jest też ważne, żeby ona zrozumiała, że są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. Że jakby takie pielęgnowanie takich rodzinnych momentów, jest czasami ważniejsze. Ona tego jeszcze może do końca nie rozumie, ale my jej to próbujemy wbić do głowy. Ja też siebie pamiętam jako nastolatkę. Ja też nie chciałam jeździć na działkę z rodzicami, bo ja czułam, że straciłam jakieś wyjście czy spotkanie z rówieśnikami. Chociaż, chociaż, Boże, ja przecież miałam cały czas sport i, i, i ta gimnastyka to, to przejęło całe moje dzieciństwo, ale. Ale ja rozumiem też ją, że ona, ona ma koleżanki, ona ma kolegów, to, to jest jej świat, ona tam gdzieś, ale docenia, jak, jak pojedziemy na wieś i, i tak się właśnie wyluzuje, nie ma zasięgu, nie można sprawdzić nic, tam nic nie dochodzi. Szlak czasami człowieka trafia, ale to jest też dobre, bo to jakby wiesz, czyści nam zupełnie głowę, że nie rozmawiasz kogoś odczytując coś albo sprawdzając posty, tylko. Odkładasz, bo i tak nie działa ten telefon. I jest ten moment, w ogóle to jest tak rzadkie w dzisiejszych czasach, że właśnie wsiadasz i z kimś rozmawiasz. Albo po prostu jesz razem obiad, nie musisz nic mówić, jesteśmy razem. To są takie, wiesz, takie turbo e, cenne momenty. W dzisiejszych czasach bardzo, bardzo trudne do w ogóle wyłowienia i do znalezienia. Kiedy oceniasz młodych ludzi w pewnym formacie telewizyjnym, w którym bierzesz udział, Voice of, voice of Poland, młodzieżowe, mhm. to masz gdzieś z tyłu głowy to, że zbyt ostrym komentarzem możesz podciąć skrzydła. Widzisz w tych osobach występujących na przykład tą młodziutką siebie, która też nieśmiało wykonywała pierwsze kroki mhm. na tej arenie show biznesu? Co, to są to zawsze bardzo trudne momenty. W wojski, kiedy widzisz, wiesz, tą masę utalentowanych ludzi, ale zdarzają się też osoby, które może trochę za wcześnie przyszły, jeszcze nie są na poziomie pozostałych ludzi, albo już za późno, bo mutacje właśnie przechodzi chłopak, widać, że jest muzykalny, że, um, że on to ma, ale ten głos jest pod dźwiękiem, on jest wiesz, nosowy, on, tam jeszcze wiesz, te mięśnie nie pracują tak, jak mogłyby pracować, żeby nas oczarować. I to są zawsze takie. No, Trudne spotkanie, ale wydaje mi się, że tak jak że z dziećmi przede wszystkim trzeba być szczerym i mówić im prawdę. Oczywiście nie ścinać ich z nóg, bo, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby kogoś nagle nie wiem, obrazić. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jasno powiedzieć, jaka jest sytuacja. I dzieciaki to przyjmują, one to rozumieją. On to, on to przy, przed chwilą zrobił i on sobie zdaje sprawę, że kurde, no, chciał spróbować, bo zawsze marzył o tym, ale cię ta mutacja pojawiła. Wiesz, to też czasami tak. Aah! Nie po drodze się to wszystko dzieje i trzeba im mówić, bo, bo jako kłamiesz dziecko, które fałszuje i no, nie powinno śpiewać, a ty wbijasz mu do głowy. jest pięknie, jest pięknie, śpiewaj bardzo ładnie, babu mi się podoba, no to to dziecko będzie nieszczęśliwe na dłuższą metę, bo zaraz rówieśnicy będą się z niego śmiać, wiesz? Robisz krzywdę. No to wyważyć dziecku. bardzo, tak. Bardzo trudno, bo to są gdzieś emocje rodzica przekładane na dziecko i, i tu się jakieś takie, wiesz, konflikty pojawiają i to dziecko chcąc, czasami chcąc po prostu uszczęśliwić kogoś z rodziny idzie w to, bo, bo no tam coś sobie śpiewa pod nosem. Fajnie, ale czy to jest na pewno twoja droga? A może to jest za wcześnie? Może jeszcze troszkę potrzebujesz czasu? Ja, mając 14 lat, ja bym w ogóle nawet się nie odważyła. Przychodzą ośmioletnie dzieciaczki, które tak śpiewają i z taką świadomością. Podziwiam i, i, I to jest przepiękne, jeżeli można rozwinąć ten talent w dobrym kierunku, żeby to wie, się utrzymało, ale to są jeszcze dzieci, to musimy to wszyscy traktować jako zabawę, fajną muzyczną przygodę, a nie ciśnienie, że nagle ścigamy się kto jest lepszy, bo tak jak mówiłam, że muzyka nie jest wymierna, tak samo śpiew nie jest wymierny. Nie można określić, że na przykład Whitney Houston jest lepszy od Beyoncé. Nie, bo Whitney Houston śpiewała ballady i była w tym genialna, a Beyonce potrafi łączyć śpiewanie z, z aktorstwem, ze śpiewem i też jest w tym genialna. Dla każdego z nas jest miejsce, każdy z nas jest inną osobowością, inną charyzmę ze sobą niesie, inne pomysły, gra jak zwykły, wiesz, Mozil na przykład, też jest genialny w swoim świecie, w swojej jakiejś takiej, wiesz, tożsamości i to jest najlepsze w muzyce. To jest nie do ocenienia, nie do przewartościowania, wartościowania w ogóle. Wiesz, to nie jest jak sport. Więc też próbujemy tym dzieciaczkom uzmysłowić, że to, to, to że dostał się do tego programu, on nie musi go wygrywać. Ciesz się tym momentem, ciesz się tym spotkaniem, to, czego możesz się nauczyć. I, i rozwijaj ten talent powolutku. To tutaj nie ma, tu się nikt nie ściga, to nie ma wyścigów. Także. No Mam nadzieję, że, 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 no, że te moje zdolniachy wygrają. No co? Padł nam też temat meteo. Tylko na chwileczkę się tu zatrzymam, Ups. bo jedna rzecz mnie ciekawi. No. Pamiętam jak, jak dziś, jak kiedyś babcia kupiła mi i moim rodzicom bilety w jakichś głębokich latach 90. na to, żeby to meteo zobaczyć, bo wszyscy oni mówili, bardzo chciała, żebyśmy, mhm. żebyśmy poszli. A jakoś bardzo niedawno kolega po wachu odmówił mi spotkania. Mieliśmy proponowałem, żebyśmy zobaczyli mecz, ale szedł na metro. Wow. I to jest dość niesamowita sytuacja. I myślisz, że przyjdzie taki czas, gdzie to metro będzie nieadekwatne do czasów? Czy to jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej? Ja mam wrażenie, że do końca świata i jeden dzień dłużej. Co, ja już przestałam grać w metrze. Moja córka teraz gra w metrze. Mhm. Ta historia się nie kończy. Ona jest uniwersalna. Ona jakby uderza w każdego z nas, bo to są marzenia młodych ludzi. Każdy z nas ma marzenia i każdy z tych młodych widzów widzi siebie gdzieś na tej scenie, że on też jeszcze jest taki rozdarty, bo nie wiem, w prawo, w lewo, też by chciała, boi się, odkrępuje, tu mam problemy w domu. Oni znajdują swoje odbicie, ci młodzi ludzie, i cały czas przychodzą też młodzi artyści, którzy chcą spróbować. Swoich sił, tak jak to było właśnie 30 parę lat temu w Polsce. Oczywiście to było innowacyjne, bo to był pierwszy musical, dlatego to miało ze sobą taką, też niosło moc ze sobą. Ale też na scenie to, to były naturszczyki, to byli ludzie, którzy nie, nie pokończyli szkół aktorskich. To nie byli przygotowani ludzie do zawodu aktora, bo tak do tej pory było. I tak to zostało. Przychodzi ktoś, śpiewa super i jest wkładany w tą mozaikę tego metra, tych, tych kolorowych, ptaków po prostu, wielobarwnych. I, I to, jaką on wkłada, wnosi w tą energię, my tą energię jako widownia odbieramy. I to jest siła tego metra. Jest jakby ten przekaz, że widzisz no, młodych ludzi, że ja też miałem te programy, albo mam też te rosterki yy, i taki bunt przeciwko yy, dorosłym ludziom i yy, dorosłemu światu, to cały czas trwa. I to metro... Yy, to jest taka moja miłość z lat młodzieńczych. Ja nie byłam na tym metrze w dramatycznym. Moja siostra była i słuchała kasety nagranej podczas spektaklu. I ja też tak się patrzyłam, bo ja to gimnastyczka, także ja byłam wiesz, z boku. Teatr w ogóle, jaki teatr. A później nagle patrz. Przyszłam i grałam w metrze i teraz moja córka, więc no to metro ma w sobie jakąś, e, jakąś magię, jakąś taką siłę przyciągania. Mhm. Okej. Okay. Utwór uh, Antidotum. Uh. Z kolei porusza kwestię tego, żeby umieć zwolnić. Po pierwsze, umieć się zapomnieć, ale po drugie nieco okay. ten czas zwolnić. I starając się wejść w buty nataszy Urbańskiej, myślę sobie, że czy to jest taka kobieta, która na początku roku podejmuje decyzję, że taki procent swoich sił i czasu na przykład to będzie aktorstwo, taki procent to będzie muzyka. Taki czas to będzie, będą jakieś aktywności telewizyjne czy reklamowe, a tyle będzie na rodzinę. Jak to jest? Czy gdzieś to wszystko wychodzi w praniu, czy jest? Czy bierzesz się z jakichś podjętych wcześniej decyzji i pewnej konsekwencji w trzymaniu się ich? Hmm. Staram się być konsekwentna. Wiesz, W moim grafiku ciężko znaleźć. Te wolne chwile na zwolnienie, ale ja je sama po prostu tam wycinam. I mówię, mnie nie ma po prostu w tym czasie. Bo ja też potrzebuję dla zdrowia psychicznego, bo oprócz tego, że to jest fizyczna, ciężka praca, to też głowa też potrzebuje wytchnienia i, i, i takiej pracy, żeby sobie poradzić ze wszystkim, ze stresem, z, z takim zamieszaniem w ciągu dnia, więc to, że ja mam ten grafik i to wszystko konsekwentnie prowadzę i cały czas jestem jakby w, w takiej kondycji, bo cały czas gram. Czy w teatrze, czy swoje koncerty, czy właśnie program się pojawia, który też jest zupełnie inną dla mnie taką... Takim wysiłkiem innym zupełnie, którego ja wcześniej nie znałam. I po tych pięciu dniach na przykład przesłuchań w ciemno, no to muszę ci powiedzieć, że to było... No ciężko się pozbierałam po tym, potrzebowałam takie dwa dni, nic, nic, bo tam zwoje po prostu css, popaliło wszystko. Ja musiałam odpocząć po tym. Więc tak, takie zdrowie psychiczne i fizyczne jest bardzo ważne w tej branży, żeby też nie dać się, z, wiesz, z, ten kozi róg, bo, bo potem e, po prostu odbije się to na zdrowiu. Więc e, tak staram się wyważyć lepiej lub gorzej, ale, ale zawsze znaleźć chwilę dla siebie, dla rodziny, dla, dla moich ludzi kochanych. Bo dzięki nim ja gdzieś łapię to powietrze i jestem gotowa na kolejne starcie. No tak, to myślę, że jest najlepszy sposób na ładowanie akumulatorów. Będziemy powoli kończyć wątek o. płyty, ale jeszcze no. nawiążemy do tych utworów z jej końca. Tak. Bo koniec płyty jest na nie: niesłyszalne, niedosyt. <laughs> Muzycznie to jest taki, myślę, że dość pogodny pop, trochę zorientowany na przeszłość, ale tek, tek, tekstowo, tekstowo myślę, że tak prosto nie będzie tutaj, nie będzie tutaj z generalizacją. Mm. Czy jakoś myślałaś o tym, żeby te utwory ułożyć w jakiś taki... Ich jest tylko pięć, a może aż pięć. No. To z drugiej strony to pozwala potraktować je podmiotowo, a nie przedmiotowo. To jest, że każdy jest jak... Hmm. Jak dziecko, każdy ma swoją okładkę. Zresztą to jest pomyślane tak, żeby, żeby gdzieś słuchacz mógł poczuć, że właściwie każdy z tych utworów jest, jest nieprzypadkowy. No i czy w związku z tym feria jest czymś w rodzaju y, procesu? Ta y, kolejność y, ma, y, ma czemuś służyć? Bo tak zauważyłem, że nawet w rozmowie dość naturalnie. Y, przyszło, jak mm -hmm. rozmawialiśmy, przejście z tematu, którego dotyczy pierwszy numer, do tego, czego dotyczy drugi numer, w związku z czym jestem ciekaw, czy, czy gdzieś zależało Ci, żeby ktoś po przesłuchaniu tych pięciu utworów po kolei doszedł, doszedł do jakiegoś mm. wniosku, miał jakąś kropkę na D. No właśnie jestem ciekawa, czy miałeś kropkę na D, jak sobie przesłuchałeś? Miałeś takie poczucie, że prowadzę cię przez te numery? Wiesz co, przede wszystkim myślę, że od razu wróciłem do ostatniego z utworów, bo jest dla mnie najbardziej chyba przebojowy z nich, najbardziej zapadający w ucho. Wow. A ja jednak gdzieś... Mm, muzykę odbieram chyba przede wszystkim przede wszystkim w, w, muzycznie. Dopiero tekst muszę chwilę sobie ponosić, on musi chwilę we mnie pofermentować, więc o, mogę ci a! powiedzieć, y, y, mogę ci tylko powiedzieć tyle, że y, to już bardziej ten przedostatni utwór dał mi, dał mi więcej do myślenia, y, bo y, odbierałem go w kategoriach relacji międzyludzkich i tak. to prosto też odnieść do relacji w, na przykład w swoim związku. Też, więc... Tak, tak, bo cała ta, wiesz, feria, to, jest, to są takie moje odsłony, to są takie moje momenty, moje jakieś, wiesz, borykanie się z rzeczywistością, jakieś dojście do właśnie do takiego momentu, że ja umiem zamknąć drzwi i chcę zwolnić, to ja chcę zwolnić. Ja rozdaję karty, mimo że, wiesz, jakby to, to jest cała taka podróż przez głowę Nataszy, ta feria. Że tam jest dużo pozytywnej energii, dużo takich, wiesz, fajnych, fajnych momentów, które są dla mnie ważne, jak po prostu patrz, jak cudownie błyszczy cały świat. Kiedy tak się na chwilę uniesiesz. mój mąż mówi, ty, 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 ty tam cały czas latasz w tej płycie. Chyba <laughs> tak jest. Ja mówię, słuchaj, chyba mam taką potrzebę po prostu. Albo ja po prostu mam tak, że ja się unoszę. E... W tym jak bałam po odcięciu balastu. Wiesz, no że, że, że mi jest tam łatwiej, jak ja się tak uniosę i to wszystko ogarniam właśnie z, z, z jakby z tych paru centymetrów nad ziemią, że, że ja robię to, co kocham. Że otaczam się, że ja mam to szczęście, że mam takich ludzi cudownych, bywało różnie do tego momentu. Ale ja się dziś dogrzebałam, bo byli przy mnie niektórzy, bo ja byłam na szczycie, a jak nóżka się gdzieś podwinęła, czy. Coś się nie ułożyło, potem to nagle znikali i, 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 i nie odbierali telefonów. Więc ja przeszłam przez te różne sytuacje, bardzo niekomfortowe dla mnie, bo wierzyłam naiwnie, że po prostu mnie lubią, chcą ze mną spędzać czas, a to jakiś było taki wiesz, taka zależność nagle. Barterek, taki wiesz, się tam gdzieś z, z ich strony pojawiał, okropny. A ja tego nie czułam. Ja, ja miałam taki wiesz, że otwieram się po prostu na człowieka, bo. Bo tak mam i też ich oceniam w ten sposób, bo jeżeli ja jestem otwarta i szczerze z, z, z kimś rozmawiam, to też wydaje mi się, że on jest wobec mnie szczery, ale no, wcale tak nie jest. Ale musiałam chyba przez to wszystko przejść i, i też przez te lata y, ci przyjaciele zostali. Ich jest jak na wiesz, jak na palcach jednej dłoni, ale to są moi ludzie, to są moi ludzie i. I wiem, że na nich mogę polegać. I oni są dla mnie ważni, ja zrobię dla nich wszystko. I oni też dla mnie. I, I to jest najpiękniejszy moment. Więc to takie unoszenie się, to jest właśnie to życie z pasją. To jest to, że mam tą córę, tego męża, wiesz, mogę robić muzykę. Tam te trudne rzeczy są na dole, ja tam kopnę raz, drugą, wiesz, i sobie z tym zaczynam radzić. Wcześniej sobie tego nie radziłam, bo byłam tam przywiązana i tam, wiesz, ten hejt mnie bardzo dotykał. A teraz już Powolutku, jak ten balonik, tak troszkę nad, nad, nad tym wszystkim się unoszę, że nawet mi tym hejtem nie, nie przebijecie, wiesz, że, że ja kocham to, co robię, ja znam swoją wartość i, i zamykam te drzwi. Kiedyś one były otwarte, bo nie bo, bo, bo niegrzecznie przecież. Nie, nie zamknę przed, przed nosem komuś drzwi, a teraz zamknę. Bo. Bo ja nie mam ochoty na, na, te, na, na, na te bzdury, na, na tą złą energię, która mnie, wiesz, zjada. Nie mam na to najmniejszej ochoty. I, ale to też przyszło z czasem i, i, i pewnie z moim wiekiem. E, ale dobrze, że jestem na tym etapie. Ciekawa jestem, co dalej, bo mam dalej kolejne marzenia, bardzo odważne. E, I żeby tylko zdrówka starczyło. No tak, no myślę, że tutaj muzycznie można zrobić bardzo, bardzo wiele. Zresztą patrząc na to, z kim współpracowałaś, to działo się tam rzeczy zupełnie nieoczywiste dla kogoś, kto się bacznie twojej karierze nie przyglądał. No. Bo na przykład ludzie mogą nie wiedzieć, że ten typ Mes napisał twój tekst, albo że wystąpiłaś na płycie Zipery. Jak to się stało w ogóle? Skąd ty w tym, w tym świecie? Jak w ogóle dostałaś się do niego? Słuchaj, my poznaliśmy się przy okazji Romeo Juli, bo zagrał u nas no, takiego dealera mm -hmm. ze swoją piosenką, i się zaprzyjaźniliśmy. I kiedyś padła jakby taka propozycja Natasza, może byś zagrała tam, zaśpiewała na mojej płycie. Mówię: kurczę, czemu nie? Spotkajmy się, wiesz, i pyk, pyk. I to są takie spotkania, tak jak ten typ mes. Słuchaj, no dostałam telefon cudem znaleźliśmy. Ja mówię, no nie ma innego sposobu, ja nie będę przez menadżera, bo przez menadżera to się rzadko udają takie historie. Trzeba po tak, prostu tak. z człowiekiem rozmawiać, wiesz jak to jest. I zadzwoniłam i on w ogóle serdeczny, pewnie spotkajmy się, bo ja chcę troszkę więcej o tobie wiedzieć niż to, co wiem z mediów. Poznać cię, bo no bo tu chodziło o napisanie jakby tekstu. Ja taka jeszcze byłam chyba nie, nie do końca pewna, czy ja potrafię to napisać tak dobrze, jak to powinno być, tak dobrze. No, on ma jednak tą smykałkę, on ma, kurczę, wie jak się pisze teksty. I tak wiesz, tak trochę na bezczela, nie? Zadzwoniłam, mówię, no marzę o tej współpracy, bo jestem tak ciekawa, jak ty w ogóle mnie postrzegasz i jak ty byś to ubrał w słowa, bo to płyta jest o mnie. A ja jeszcze nie miałam tej odwagi, żeby to napisać. Super, super współpraca to są tacy ludzie, słuchaj. I, i, I Maleńczuk w tym wszystkim, wiesz, to jest dopiero Łobuz, to jest kawał łowuz, my się poznaliśmy, słuchaj, lata, lata temu, jak ja gdzieś w programach sylwestrowych, jako jedna z tancerek w tym tłumie tam, wiesz, a on jako gwiazda i tak, wiesz, tego zboczku mogłam podglądać, no to znałam go, mówię, Boże, Maleńczuk, Maleńczuk, gwiazdy polskiej estrady czy ja kiedyś, nie, gdzie, w ogóle nawet, nawet, nawet nie myślałam w tych kategoriach. Po czym e, nagrywamy sampler orkiestra, numer i tak mówię, kurczę, tu by się duet przydał. To, to, ta piosenka, a już był tekst zrobiony, już jakby cała aranżacja, melodia, wszystko było, ale czegoś mi brakowało w tej piosence. Mówię, kurczę, to może, to może tak jak to jest takie bluesowe, to no, kto takiego bluesa najlepszego? Kto ma kto czuje bluesa w tym kraju? No Maleńczuk. I wiesz, jakby to takie Strzały, złote strzały, wiesz? I też. Hallo? <słuchaj>, Słuchaj, bo mam taką piosenkę, w ogóle. Jak nie ja, ja w ogóle, to, to nie jestem ja, ale nagle okresujesz, że to jestem ja, właśnie, że ja potrafię zadzwonić, bo chciałam tej współpracy i, i chciałam go poznać jako takiego artystę, no, z którym, no, może będziemy śpiewać razem. Takie, wiesz, niedoścignione marzenie. I on mi to, to fajnie, daj, prześlij, Przesłałam piosenkę, bardzo mi się podoba, czy mogę małe y, zmiany w tekście. I wow. Pewnie, w ogóle jestem zaszczycona. Przyjeżdża do studia, bo w Krakowie, nie? Przyjeżdża do Warszawy, w studio na wszystko już ustawione, jasnym moim tekstem, z, jeszcze żeby, żeby zobaczyć, co on tam chciał zmienić. A on staje przed mikrofonem i śpiewa kompletnie nowy tekst do kompletnie nowej piosenki. Ja, ja, co to jest za piosenka? <grym> Będę, wiesz, bo tam. Takie małe zmiany, ja mówię, aha, czyli wszystko wywróciłeś do góry nogami. No to ty, ty zaśpiewasz to. Przyszedł reżyser, wszystko mi tam wiesz. Mówię, cholera? Dobrze to wymyślił Skubany. Uratował piosenkę, słuchaj, naprawdę. E, także zaśpiewał świetnie, wszystko zmienił i jestem mu wdzięczna za to ogromnie, bo naprawdę numer ma moc. No ja mam wrażenie, że. Maleńczyk jest bardziej hip-hopowy niż większość hip-hopowców. Natomiast co mnie, co mnie bardzo ciekawi, to to, że podkreślasz bluesowość swojej poprzedniej płyty, tak. a jednocześnie produkują ją sampleży, tak. którzy kojarzą się elektroniką, hip-hopem, no. dość ciężkim, alternatywnym, tak. progresywnym brzmieniem, co też jest zupełnie nieoczywistym wyborem w kontekście właśnie tej. Tak. Blusowości, bo samplerzy owszem świetnie się sprawdzili przy okazji Sokoła z Hadesem tak. i Różewicza. Bardzo fajnie wyprodukowali Marysie się starostę, ale nie było wcale gwarancji, że to z Nataszą Urbańską wypali. Słuchaj, ym, chyba w ogóle nigdy nie podchodzę do projektów z myśleniem, czy to wypali, czy nie wypali. Mnie oni zaintrygowali właśnie tymi współpracami. To był taki moment, kiedy aha. A oni nie są oczywiście. Wiesz, że to nie jest, że oni tylko w hip-hopie siedzą i tylko na tym się znają, tylko robią też bardzo odważne projekty. Mm, na pewno. I tym mi bardzo no, zaimponowali. I ciekawa byłam, na ile oni się odnajdą w tym świecie. I było często tak, że to oni mnie <ścoughs> ściągali, słuchaj, bo ja już chciałam odfrunąć gdzieś. A może to bardziej popowe takie, a, a tu może takie rock'n'roll'a trochę włożymy. Ja już wiesz, chciałam tam troszkę powrzucać kwiatków. A, czy tych kamyczków do ogródka? E, dobra. I, I oni nie, Natasza, trzymamy się tego blusa. To ma być surowe, to ma być, wiesz, ma, ma mieć ten ciężar, to ma mieć właśnie. To nie robimy tego pod publikę. I mnie cały czas tonowali, bo ze mną tak trzeba, jak się okazuje. I to było fajne, że zaufałam im. Mówię, dobra, kurde. A może jednak i próbowałam swoich sił, bo tam, wiesz, chciałam zamieszania troszkę, a może jakieś trąbki, bo ja lubię, <grymnie>, mówię, Natasza, nie, nie. I fajne to było bardzo, że, że też byli takim, no... Mm, też mnie fajnie bardzo Staszek prowadził wokalnie. Dużo rzeczy się dowiedziałam na temat swoich jakichś zauczonych rzeczy, których już nie słyszałam i, 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 i mnie z tego wyprowadzał, to, było, to była męka dla mnie. Właśnie takie wiesz, um, nieśpiewanie tak jak w teatrze, to co się wszystko tam fajnie sprawdzało i sprawdza się, bo, bo troszkę jest inne śpiewanie muzykalowe z tymi wszystkimi takimi wibratami kończącymi każde dźwięki, tak to, to jest to, czego to, ja się wszystkiego uczyłam przez te lata i nagle on mówi zdejmij to. Ja mówię, A, jak? To była też dla mnie szkoła taka, wiesz, um, wspaniała zupełnie bolało. Bolało, bo, bo parę razy podchodziliśmy do każdej piosenki, bo mi się to nie podobało, nie umiałam tego zrobić. Ja wiedziałam, że ja mam taką blokadę, bo to były zauczone rzeczy, ale walczyłam ze sobą. Tak, i, i wyszłam z tego studia coś mądrzejsza o coś. I, i jestem im wdzięczna za, za to, że mnie tak wiesz, powściągali. Nie no, czuję twój ból. No. Ja się <słysząc> musiałem oduczać polonistyki w dziennikarstwie, więc myślę, że można to te, y, te sytuację y, Przyrównać. Mówisz, że nie chcesz być koniunkturalna, a mhm. myślałaś, żeby pójść tak totalnie z trendem, po miliony wyświetleń, żeby ci na przykład smolasty news w wideoklipie po plaży na rękach? Gratuluję serdecznie właśnie tej piosenki. Do dzień Smolastemu, bo. No, jest ona poszła Piękna, przepiękna piosenka. To jest strzał, naprawdę, dobry strzał. Słuchaj, tak jak Ci mówiłam, nie ma tak. Ja tak w ogóle nie kombinuję, że wchodzę do studia, robimy hita. Bo im większe masz ciśnienie, tym bardziej to nie wychodzi. To ma się, to ma się wydarzyć. Jeżeli się nie wydarzy, to znaczy, że to nie jest też mój świat. Albo tego nie umiem. Nie wiem. Nie, w, ogóle, w ogóle nie myślę w takich kategoriach, że tego producenta i mamy robić hity. I zasuwamy, bo, bo taka sieczka w ogóle mnie nie interesuje. Tym ma być. W tym ma być klasa, w tym ma być y, mój środek, w tym ma być y, mój feeling. Tu się dużo rzeczy składa na to, czy mi się ta piosenka będzie podobała i czy ja chcę ją nagrywać. I czy my się dogadujemy z, z producentami. Tamta płyta RAJ 44 takim była chyba moim specjalnym zabiegiem, żeby właśnie troszkę na przekór sobie, troszkę pod prąd zrobić muzykę. W ogóle zero myślenia wiesz, że. To ma się klikać, bo jak ja mam tak myśleć, że to ma się klikać, to to jest w ogóle. To ja nie jestem artystką. Moim, w moim oczywiście pojmowaniu artyzmu, bo nigdy nie szłam na łatwiznę. To nie jest w ogóle. I, i, I tak jak wszyscy mają pomysł na urbańską, wszyscy mówią, ty powinnaś robić to i by się klikało. Słuchajcie, ale ja chcę robić to, na no co ja mam ochotę, a nie to, no co wy macie ochotę, ok? Jestem dorosła, ja wiem, co mi się podoba. Może nie do końca to jest gdzieś w waszych gustach, ale ja też muszę to znaleźć sama. I wtedy dopiero ja się czuję pełnowartościowa, że ja włożyłam w, tą, w to pracę, a nie idę na łatwiznę, bo ma się klikać i mam zarabiać miliony. Kurde, to nie o to co? Do grobu z tymi milionami pójdę, to nie o to chodzi, nie o zarabianie kasy. Nigdy w ogóle o pieniądzach nie myślałam. Jak gram koncert, to też się nie pytam. Za ile ja dzisiaj gram? No, wiesz, no. Ha halo. Wiesz, to, to, to są takie no, słabe momenty. No. Nie, nie, nie po to żyjemy, żeby wiesz, żeby się nachapać kasy albo lajków, no, tylko żeby stworzyć coś pięknego, co zostanie z kimś troszkę na dłużej. Z czego ja będę dumna i, 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 i gdzieś to we mnie musiało. Pff, wiesz, e, powstać gdzieś w głowie, urodzić się, e, to, są, to są w ogóle takie najbardziej dla mnie wartościowe momenty. Myślę, że to są bardzo fajne słowa i tu z pewnością mamy tę kropkę na di wywiadu, <laughs> e, więc pozostaje chyba zostawić widzów, żeby sobie to przemyśleli i żeby też zauważyli, że czasem te osoby, które to są kojarzone ze światłem reflektorów, ze ściankami, z głównym nurtem, potrafią wygenerować w sobie więcej właśnie pasji, niż zatwardziali undergroundowcy. To jest, to jest piękne, że będąc osobą w dużej mierze spełnioną, bardzo zajętą, można się jeszcze cały czas czemuś tak poświęcić i w czymś tak zapomnieć. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. To była Flint Essencia. moim gościem była Natasza Dziękuję. Bardzo dziękuję.